Przyjaźni i Solidarności. Witam panią Krystynę Jałkiewicz, bohaterkę dzisiejszego wydarzenia, wystawa Introwertyk, multiplikacja spojrzeń. Kuratorem wystawy jest pani Monika Bartoszek i przybliży tym, którzy nie znają sylwetki artystki, przybliży trochę jej twórczość. To będzie chyba trudne, bo sami dobrzy przyjaciele pani Krystyny, ale ja myślę, że przynajmniej dla tych, co nie są z Łodzi, a jest kilka takich osób, dla porządku powiem, że pani Daniela Krystyna Jałkiewicz, która woli, żeby ją nazywano Krystyną, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskała w pracowni tkaniny unikatowej i gobelinu profesora Antoniego Starczewskiego. Prowadzi działalność w zakresie właśnie tkaniny unikatowej, rzeźby, rysunku, ceramiki, a zajmuje się również wykonawstwem scenografii teatralnych. A wystawa Introwertyk Multiplikacja Spojrzeń, którą dzisiaj prezentujemy, wychodzi od jednego obiektu, czyli od rzeźby Introwertyk, właśnie powstałej w 2009 roku. I według niej budowane są kolejne plany wystawy, czyli te obiekty, które znajdują się w bocznych skrzydłach naszej galerii, to jest właśnie ta multiplikacja spojrzeń. Cała instalacja nawiązuje do innej, która powstała w 2006 roku specjalnie na Biennale Sztuki w Łodzi. Były to zobowiązania wobec Was. Pani Krystyna równie swobodnie czuje się właśnie w dziedzinie tkaniny unikatowej, jak i rzeźby. Tutaj akurat mamy do czynienia z rzeźbą w drewnie topolowym. Jest to zresztą charakterystyczne dla wielu absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, że równie swobodnie czują się w obydwu tych dziedzinach. Ja myślę, że znamienne jest to, że w przypadku właśnie rzeźb w drewnie, obiektów w drewnie, to ogromne wyczucie tekstylnej materii przełożyło się na rodzaj kompozycji rzeźbiarskich. Szczególnie widać to właśnie w tej rzeźbie Introwertyk, gdzie taka płynność, falistość kompozycji, faktura, wszystko to kojarzy się trochę z tkaniną. Ja myślę, że to bardzo ciekawa kompozycja. Warto się jej szczegółowo przyjrzeć. Drugim elementem tej kompozycji jest właśnie wspomniana przeze mnie faktura, która jest też dość charakterystyczna dla pani Krystyny. Takie podłużne żłobienia, które występują na wielu jej obiektach, co też właśnie przynajmniej mnie kojarzy się z materią tekstylną. Zresztą lekkość właśnie tych prac jest tutaj znamienna, bo zupełnie właśnie kontrastuje z rzeczywistą twardością, ciężarem i wielkością tych prac. Wszystko razem tworzy harmonijną, jednorodną, minimalistyczną całość. Państwo będziecie mieli okazję się przekonać, że jest to ogromne wyczucie materiału i ja myślę, że duży szacunek do niego. Pani Krystyna niechętnie tytułuje swoje prace. Myśli, że sugeruje w ten sposób interpretację, czego nie lubi. Woli, żeby widz, publiczność sama dochodziła do swoich rozwiązań, kierując się indywidualną wrażliwością czy emocjami. Nie chce zamykać drogi indywidualnego myślenia, nawet jeżeli jest ono błędne i niezgodne z jej własnym myśleniem. Ja myślę, że Państwo sami będziecie musieli uruchomić swoją wyobraźnię podczas zwiedzania tej wystawy, ale zanim to się stanie, to jeszcze oczywiście proszę o głos samą artystkę. Ja właściwie nie mam tutaj do powiedzenia. Po prostu chciałam tylko podziękować gospodarzom Centrum Rzeźby Polskiej w Orącku za wyśmienitą pracę i pogratulować pracownikom, którzy się posiadają, ponieważ no, zespół tutaj jest naprawdę idealny. To, co ja zwykle robię przez 2-3 dni, to robię właściwie paru godzin bez żadnych zbędnych dyskusji. Nie usłyszałam nigdy, nie da się, nie można. To jest naprawdę idealnie tutaj pracować i bardzo chciałam to podkreślić, że pracownicy Orońska są naprawdę pracowni i atmosfera jest super i chciałam tylko tyle powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy wobec tego do wnętrza i podkreślę jeszcze, że pani Krystyna również ufundowała mały druk ulotny towarzyszący tej wystawie. Bardzo z tego powodu dziękuję. A my zobowiązujemy się w naszym kwartalniku na pewno zamieścić artykuł. A po wernisażu zapraszamy Państwa na lampkę wina. Zapraszam.
Ja bym chciała w domu.